Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World i dzisiaj przedstawię wam moje samochody z Worlda. Film, o który mnie bardzo prosiliście i zacznę od klasy E i zrobię dzisiaj klasę, znaczy pokażę wam klasę E, D, C i B. Klasy A i S zostawię na później, a to dlatego, że ostatnio robiłem filmiki mistrzowie z klasy S oraz mistrzowie z klasy A i tam pokazywałem niektóre moje samochody z tych właśnie klas, a jakby te niszowe wozy pozostawiłem na dalszy plan, w ogóle o nich mało mówiłem w jakimkolwiek moim filmie i są one też nieco pomijane, jeśli chodzi o twórców gry, dlatego że im się nie opłaca tak naprawdę wypuszczać słabych samochodów, które będą mistrzami w klasie E czy D. No, na klasę D macie mistrza Toyota MR2, prawda? Ale nie opłaca im się wypuszczać słabych samochodów, bo one się po prostu nie sprzedają. Ale to, pomijając teorie spiskowe, skupmy się na samochodach. To jest Volkswagen Scirocco, którego kupiłem już bardzo dawno temu. Była to wersja ZAK, jest to wersja ZAK, która kiedyś była dostępna za 30 tysięcy chyba gotówki. I ma taki bodykit ZAKa i chyba pod spodem malowanie, którego ja nigdy nie usuwam. Natomiast nałożyłem takie oto malowanie na konkurs. Wyszukujcie różnych konkursów, szczególnie na zagranicznych forach, bo czasami możecie wygrać trochę boostów, no i urozmaicić sobie rozgrywkę w Wordzie. Ja tym rysunkiem wygrałem w takim jednym konkursie urodzinowym, że tak powiem. Nissan 200SX to jest samochód, który bardzo lubię na klasę E, chociaż Scirocco jest lepszy pod względem prędkości maksymalnej. Przyspieszenie moim zdaniem jest na równym poziomie. Chociaż myślę, że Nissan ma lepsze troszeczkę to przyspieszenie. Tak mi się bynajmniej wydaje. W każdym razie Nissan dużo lepiej się prowadzi i ma gorszą prędkość maksymalną 202 km na godzinę, co w klasie E jest porażką. Ale nie, na szczęście możemy nim wygrywać na krętych trasach i bardzo często mi się to zdarzyło właśnie w klasie E zwyciężyć nad Scirocco. Mam tylko dwa samochody w klasie E, więc jedźmy do góry. Klasa D. Oto Dodge Challenger RT, którego kupiłem bardzo niedawno, a z tego powodu, że chciałem mieć takiego starego muscle cara, który się nie nadaje totalnie do niczego w Wordzie, nawet ciężko nim jeździć w ogóle w jeździe dowolnej. Już nie mówię o pościgach, ucieczkach drużynowych, a już tym bardziej wyścigach czy dragach. Jest to raczej taki pupilek niż samochód do grania. Jest to raczej coś, by zapełnić miejsce w garażu, może tak. Dodge nigdy nie były dobre w Wordzie, poza może elitarnym Viperem. Dodge Challenger, którego przerobiłem na wersję Starsky and Hutch. Jeśli ktoś z was kojarzy ten film, tam mieli podobny samochód i mieli podobne malowanie. Kolejnym samochodem jest Audi RS4, lider na długie, proste trasy, lider na dragach w klasie D i C. I naprawdę polecam wam ten samochód, bo jest niezły. Ma mocne nitro, nie najmocniejsze, nie rakietowe, ale mocne. Można je ulepszyć i ja mam na przykład tutaj skill na ulepszenie nitro o 30%, to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy nawet nie mam wymaksowanego tego skilla. W każdym razie moje Audi ma naprawdę koksiarskie nitro i na trasie Mission Street wymiata swoją prędkością maksymalną, ale musicie uważać z prowadzeniem. Porsche Cayman S to jest samochód o dziwo nie najgorszy w klasie D, dlatego że ma wysoką prędkość maksymalną i dość fajnie się prowadzi. Są trochę problemy z podsterownością na zakrętach, ale da się to jakoś opanować i przyspieszenie nie jest tu najgorsze. Ale i tak nie ma co się równać z Toyotą MR2, oczywiście. W każdym razie bardzo lubię ten samochód. Oto Renault Clio V6.
samochodzik, który kupiłem już jakiś czas temu. Dlaczego go kupiłem? Brakowało mi jakiegoś kompaktowej... kompaktowego pudełeczka po zapałkach. I wiecie co? Czasami można nim wygrać w klasie C, ale jest to dość ciężkie. Mamy tutaj dość dobre przyspieszenie, bardzo fajne prowadzenie, zepsutą kierownicę i w sumie bardzo fajne bodykity. Ale ja chciałem mieć ten samochód ze względu na to, że widziałem, jak kilka u moich znajomych nim wymiatało i chciałem sprawdzić, czy naprawdę Clio jest tego warte. Jak widzicie, to jest samochód sportowy. Mamy tutaj dwa siedzenia z przodu, z tyłu mamy bagażnik albo zbiornik z paliwem, nie wiem. Toyota Supra, samochód, który ma dobre przyspieszenie w klasie B, ale trzeba mieć bardzo dużo części do niej. Ale ogólnie nie lubię nią jeździć, bo się jeździ nią ciężko. Mitsubishi Eclipse jest to samochód, właściwie mój lider w klasie C. Najlepszy samochód w klasie C obok Lexusa i S300. Oba samochody mają wyższą prędkość maksymalną niż na przykład Toyota MR2, ale Toyota MR2 i tak jest lepsza w klasie C. Chyba że tak zajebiście pojadę moim Eclipse'em, że po prostu kogoś załatwię, ale jak się zdarzy dobry gracz w Toyocie MR2, no to raczej nie mam szans. Bardzo lubię ten samochód, bo model mi się bardzo podoba. I często się na ulicy oglądam właśnie za Mitsubishi Eclipse'em i tak sobie myślę, kurczę, chciałbym go mieć w rzeczywistości. Może nie wersję GST, taką hardkorową, ale taką ekonomiczną. Chevrolet Cobra Daytona Coupe. Samochód, który bardzo lubię z tym bodykitem, bo wygląda po prostu świetnie. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię nim jeździć, ma bardzo fajne prowadzenie. Mnie zawsze w samochodach urzekają wydechy z boków w McLarenie czy w Stirling Mossie. Te wydechy z boku to jest coś dla mnie niesamowitego i z tego samochodu podczas Perfect Startu też tak dym leci na bok, tak. To jest fajne, dlatego lubię ten samochód. W ogóle ja lubię moje definicje w ogóle. Lexus IS300, mocny nitro mam tutaj, jest to dobry samochód. Był jeszcze chwilkę, on był... Kupiłem go zaraz przed wycofaniem za IGC, tak mi się wydaje. I jest to naprawdę bardzo opłacalny zakup, bardzo fajnie się prowadzi. Ma wysoką prędkość maksymalną, trochę słabe przyspieszenie, ale moc wysoką... No już mówiłem właśnie, wysoką prędkość maksymalną. Lubię go z wyglądu, jest fajny. Z tyłu mam takie malowanie. Mitsubishi Lancer Evo 10. Samochód, który bardzo mi się z wyglądu podoba i dlatego znalazł miejsce w moim garażu. Ja bardzo lubię takie samochody, które mają dużo miejsca, gdzie możemy nanieść jakieś fajne naklejki, coś z nim pomajsterować, prawda? I bardzo fajnie, bardzo lubię nim jeździć, bardzo fajnie się prowadzi. Niestety ma słabe osiągi. Toyota Corolla, wersja Speed Hunters, którą mogę sobie odbierać za 0 gotówki, jeśli tylko mam miejsce w garażu. Bo kiedyś był taki fajny starter pack, wpisywało się go i wow, nic nie dostałem, 0 boostów, 0 niczego, ale patrz, o kurczę, Toyota Corolla GTS do odebrania u dealera za 0. Odbieram, pach, jeszcze raz mogę odebrać, odbieram, pach. I nagle zrobiłem achievementa na Toyoty. Fajny samochód, fajnie trzyma się drogi, fajnie skręca, w klasie B zajebiście przyspiesza. Czy nawet w klasie C jest dobre. Audi S5, podobnie jak Dodge Challenger, również jest to mój pupilek. Jest to jeden z pierwszych samochodów, którym się fascynowałem w Wardzie, bo jeszcze jak w Wardzie było ograniczenie do levelu 10, to stał taki koleś o nicku Bulldozer. I on, bo Audi S5 było dostępne tylko od 20 levelu i on sobie właśnie wykupił starter packa i mógł sobie kupić tą S5. I ja się tak patrzyłem i jarałem, co on ma, ja miałem zwykłą jakąś tam Sylwię, jakieś tam Sirocco, a miał już Audi S5. Myślę, ja pierdzielę, jaka to jest fura, już wyciąga powyżej 200 na godzinę, ja pierdzielę. A teraz...
Audi RS4 jest to coś podobnego jak, a już mówiłem o RS4, mam dwie RS4, z tym, że to jest wersja na dragi w klasie C. Jeszcze nie mam jej wymaksowanej, ale już się do tego zbliżam. Chevrolet Camaro jest to również mój pupilek, z tym, że nie jest wcale takie słabe i można nieraz nim wygrać na trasach, szczególnie University Way jest jakąś szczęśliwą trasą do tego samochodu i nawet udaje mi się tam zdobyć co najmniej drugą pozycję, co najmniej trzecią. Chyba, że pojawi się Toyota MR2. Dodge Charger ST RST 8 Super B, wersja Moloch niebieski. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie? No niestety słabiak nad słabiaki. Jedynie co, to ma kosmiczną prędkość maksymalną w klasie C, a jeszcze nawet nie jest wymaksowany. To jest jedyny atut, bo prowadzi się masakrycznie. Subaru Impreza WRX STI to jest samochodzik, który lubię, którego widziałem w rzeczywistości i dlatego postanowiłem kupić go sobie w Wordzie i nim pojeździć. To jest właśnie fajna możliwość w Wordzie, że możemy pojeździć samochodami, o których marzymy. I Impreza fajnie się prowadzi, ma wysoką prędkość maksymalną, słabe prowadzenie i przyspieszenie, ale naprawdę prowadzenie zasługuje tutaj na uwagę, bo jest to samochód z tym starszym modelem prowadzenia, do którego trzeba przyłożyć trochę uwagi, trzeba się trochę przyzwyczaić, jest lekko podsterowne i daje naprawdę bardzo, bardzo dużo frajdy przy jeździe, z tym, że jest niekonkurencyjne w stosunku do ówczesnych samochodów w Wordzie. Lotus Exige, samochód, który bardzo lubię, w klasie C okazuje się, że jest niezły. Wystarczyło włożyć silnik ulepszony Ursy, żeby sobie maksować w klasie C. I nawet czasami daje rady na krętych trasach. Ale nie wymiata aż tak bardzo. Po prostu daje radę. Chevrolet Chevelle SS to już klasa B. Pierwotnie zrobiłem ten samochód na dragi, mam taką fajną tabliczkę Hot Rod. Mam fajny body kit, który zmienia ten samochód praktycznie diametralnie i no, różni się od pierwowzoru nieco. Lubię ten samochód, naprawdę ma mocne nitro, fajnie przyspiesza, wysoka prędkość maksymalna. Ciężkie prowadzenie, po prostu ciężkie. Ale jest to i tak dobry rywal w klasie B, o dziwo. Ale jak spotkacie Toyota MR2, no wiecie, Pontiac GXP. Kurde, nigdy nie wiem jak wymówić ten środkowy wyraz tutaj. Salty, Sai, nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego zawsze mówię Pontiac GXP, piszę na filmikach, gdziekolwiek, Pontiac GXP, wiadomo o co chodzi, więc nie męczę się z tym napisem, nieważne. Pontiac, kupiłem go ze względu na to, że jest koksem. Kupiłem go za boosty kiedyś, bo kiedyś jeszcze nie był za IGC. Prowadzenie jest trochę ciężkie, ale jest to jedyny konkurent dla Toyoty MR2. Jak na razie. Miejmy nadzieję, że pojawi się Toyota MR3 i będzie lepsza od Bugatti Veyrona czy McLarena F1. Tutaj mamy Mazda RX-8, samochód przewyższający osiągami Toyota MR2, niestety ze słabym nitrem. Możemy nią często wygrać na trasach w klasie B, szczególnie na okrążeniach, gdzie ten samochód naprawdę się popisuje przyspieszenie. Mówiłem o tym w przeglądzie. Kupiłem nie dlatego i kupiłem ten samochód za boosty kiedyś. Jak tylko pojawił się w grze, po prostu uwielbiam ten model. Widzę go często na ulicach i dla mnie to jest naprawdę... Znaczy, chciałbym go mieć w rzeczywistości, ale chciałbym i nie chciałbym, bo dla mnie jest to jednak trochę żeński samochód. Tutaj mamy Chevroleta El Camino SS. Dobry wóz. Kiedyś był za IGC, niebieski Molo. Kupiłem, jestem zadowolony. Tyle. Fajnie się prowadzi, nitro mocne. I tyle. Audi A1 Club Sport Quattro. Aj, ten wozik jest takim zagadkowym, bo przede wszystkim fajnie wygląda z wyglądu. Nie podobały mi się na początku te światła z tyłu, jakieś takie...
nie wiem. Ale teraz nie zwracam na to uwagi. Przód wozu jest fajny, widziałem wóz w rzeczywistości. Jest fajny, jest okej. Co mogę o nim powiedzieć? A, no tak, jest nadsterowny. Potrafi nim zarzucić na zakręcie. Jeśli skręcimy za mocno, jakoś dupę zarzuca, mimo że samochód wcale nie jest długi. Potrafi nim zarzucić. Ma skręt za mocny. Ale też, no o tym skręcie już się też wypowiadałem w przeglądzie. Jest to trochę kłopotliwe na zakrętach. Czasami potrafi być po prostu niestabilne autko. Mamy tu mocne nitro. Wysoką dość prędkość maksymalną, 308 km na godzinę w klasie B. To jest dosyć sporo. Porsche Boxster Spider, wóz, który otrzymałem, właściwie który każdy mógł otrzymać rok temu w czerwcu, kiedy było odliczanie do lata i gracze gracze od EA dostawali różne rzeczy do gry, do gier free to play, w tym Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free. I w jednym z tych takich kodów, w jednym z tych takich nagród oczekiwujących do lata było właśnie Porsche Boxster Spider. Pewnie niektórzy z was pamiętają. Nie jest to samochód wyszczególniającym się czymś specjalnym. W B nie mamy nim szans. W klasie A może. Jest to samochód bardzo dobrze skręcający. Nissan 370Z. Chyba nie muszę mówić, jeśli ktoś mnie ogląda już dość długo. Jest to samochód, który z wyglądu mnie po prostu urzeka i bardzo go lubię. Porsche 911 Turbo to jest samochód zagadka. Słuchajcie, pojawiam się nim na trasie w klasie B i ktoś myśli, kurde, co to jest? To jest cheater? To jest Porsche 997? Nie, to jest Porsche 911 Turbo. Ma słabe nitro, ma słabe przyspieszenie, w ogóle nie da się nim spalić kapcia, mimo że ma napęd na tył. Fajnie wygląda. Jest taki ewenement. Mamy bardzo wysoką prędkość maksymalną w klasie B, ale niestety trasy klasowe w klasie B są w większości trasami krętymi, a i tak nie wygramy z Toyotą MR2, która jest tutaj. Jest to wersja trolling, którą możemy trollować na wszystkich klasówkach. Wygramy nią wszędzie, w klasie B, w klasie C, w klasie D, w klasie nawet A czasami. Chyba że spotkamy Porsche 997, no to bye bye. Lancia Delta, samochód, klasyk, bardzo ma fajne prowadzenie, bardzo fajnie się prowadzi, mocno skręca. Ogólnie jest to mocny rywal, wysoka prędkość maksymalna w klasie B, wymaksowanego mam w klasie B tego autka i jest fajny. Toyota Supra, mówiłem już o tym samochodzie, jest to wersja dragowa, którą dostałem w paczce boostów, gdy kupowałem sobie boosty kiedyś. Nie nadaje się na dragi, nie nadaje się w klasie B, nie nadaje się. Ale szkoda kasować z garażu, prawda? Mazda RX-8 RZ, samochód, o dziwo, konkurent w klasie B, bardzo dobry. Dobre przyspieszenie, nie najlepsze, dobre. Fajne prowadzenie, fajnie trzyma się drogi, fajnie wygląda, jestem fanem. Ford GT40. GT40 MK1 mniej mi się podoba niż Ford GT, którego też mam w klasie A. Dlaczego? Bo te światła z tyłu, bo to jakieś takie, nie wiem, jakby ktoś szpachelką zaciągnął tak na siłę do góry tą karoserię, nie wiem. Coś w tym Fordzie jest nie tak, co mi się z wyglądu nie podoba, ale jest to dobry samochód w klasie B, naprawdę. Możecie nieraz nim wygrać. No i tyle. Jaguar E-Type. Ogórek, jak to woli. O dziwo, jest to też dobry samochód w klasie B. Z wyglądu, no cóż, jak to z wyglądu. Ale jeśli nim trochę pojeździcie, wygląd też wam zacznie się podobać. Po włożeniu obniżenia koła wyginają się tak strasznie w bok, dlatego jest to samochód bez obniżenia. O, mam obniżenie drugiego poziomu, okej, nieważne. W każdym razie mamy tutaj naprawdę fajne prowadzenie. Samochód mało traci prędkości na zakrętach. Bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie się nim jeździ. Jeśli coś uderzycie, to koniec wyścigu, przegracie na pewno, ale jeśli jedziecie czysto, naprawdę ten samochód pokaże pazur. Jest fajny, jest unikalny, mało kto go lubi, mało kto go chce w garażu.
rozumiem to totalnie, bo ma swój specyficzny wygląd. Ja go mam. Kolekcjonuję takie specyfiki. Lamborghini Countach. No, tutaj się o tym samochodzie też wypowiadałem. Średniak. Słabe nitro. Słaba przyczepność jak na Lambo, ale naprawdę fajnie się prowadzi. I fajnie, że go mam w garażu. Trochę za bardzo kanciasty, taki aż kreskówkowy jak dla mnie. Ale przyzwyczaiłem się do niego i mi się nawet spodobał. Musiałem pomajstrować trochę z tym malowaniem, żeby mi się zaczął podobać. I tyle. Audi Quattro V20. Klasyk. Bardzo fajnie przyspiesza. Gorzej od Toyota MR2, nie łudźcie się, nic nie przebije Toyota MR2. Próbowałem tym samochodem wygrać wiele razy w klasie B i trudno, nie dało rady. Przeganiały mnie R8, RX8, Mazdy RX8. Jest to raczej ciekawostka. Słabo skręca dosyć. Mamy z tym problemy. Volkswagen Golf MK1 GTI. Aj. Wersja Fuck Me on the Beach. Nawet fajny samochód, fajnie skręca. Słabe przyspieszenie, niska prędkość maksymalna w klasie B. Ale wiecie co, jest fajny. Jest malutki, ledwo się mieści na tych tutaj szynach, na tym tunelu. Są samochody, które się nie mieszczą, ale w odwrotnym znaczeniu. On jest naprawdę malutki, cieniutki. Jeśli lubicie malutkie rzeczy, to polecam. Mi się podoba, bo jest śmieszny i dlatego go mam w garażu. A to jest samochód, który bardzo lubię z wyglądu. Widziałem go w rzeczywistości, jest świetny. Jest to Ford Focus RS, który w rzeczywistości jest koksem takim, że hej, brzmi zajebiście po prostu. W Wordzie jest to słabiak, niestety. Słabiak nad słabiaki. Ale jest fajny, to go mam. Mazda RX8, znowu. Jest to wersja... jakaś tam. Dostałem ją w pakietach kart za achievementy i w sumie jestem zadowolony z tego, że ją dostałem. Fajnie wygląda ta wersja. Mazda, co ja dam, BMW M3 Sport Evolution. Samochód bardzo fajny w klasie B, bardzo dobry konkurent dla Toyota MR2. Jeśli spamujemy dużo nitrem, bardzo fajnie skręca, lepiej od Toyota MR2, ale niestety ma też gorsze przyspieszenie. Chciałem go mieć w garażu, bo jest to koksik i uważam, że koksy powinno się mieć w garażu, żeby czasem czymś zaimponować, prawda? Ford F-150 SVT Raptor to samochód, który według statów powinien wymiatać w klasie B i wcale nie jest najgorszy. Fajnie skręca, fajnie się prowadzi, ale niestety, mimo że statystyki wskazują na to, że ma lepsze przyspieszenie niż Mazda RX-8, ma przyspieszenie gorsze. I to jest złe. Za to ma... właśnie, to jest ciekawe. 600 punktów na prędkości, a prędkości osiąga 300 km na godzinę ledwo. Lipa. Prowadzenie jest ok. Ale ogólnie lipa. Staty są tu jakoś pomieszane, nie wiem czemu. Ale jeśli chodzi o mnie, jest to dla mnie dobra reklama. Ten samochód jest ogromny, zobaczcie. Nie mieści się na tych szynach tutaj. Jest ogromny. Ford Capri. Bardzo dobry skręt. Chciałem go mieć, chciałem go przetestować. Wiele osób mówiło, że jest to najlepszy samochód w klasie. A bzdura, nie jest najlepszy. Słabe przyspieszenie. Nawet jeśli nitrujemy bez przerwy, możemy wsiąść w Nismo i go spokojnie rozwalić. Viper w klasie B. Coś hardkorowego. Wymaksowałem go bez problemu. Staty ma kosmiczne. Ale nie łudźcie się, nie wygracie nim nawet z Audi. Z Audi V20V, które wygląda tak. Jest słaby jak cholera Viper, niestety. Wyobraźcie sobie rzeczywistości.
stoi koło was Viper, stoi koło was Toyota Mer 2. Wsiadacie do Toyoty Mer 2, którą możecie kupić za śmieszne pieniądze w Polsce, czy do Vipera, który kosztuje masakryczne pieniądze w Polsce. Silnik, który mógłby normalnie, nie wiem, moc taka, że hej, technologia, ale nie no, Toyota Mer 2. A, szkoda gadać. Dobra. Lamborghini Diablo. Samochód, dobry konkurent w klasie B. Chciałem go mieć od zawsze, od niedawna go mam. I jest fajny wóz. Naprawdę. Polecam, jeśli ktoś nie ma. I tutaj samochód zagadka. Jak myślicie, jest dobry czy nie? Otóż tak. Raz widziałem, jak gościu nim wymiatał i pomyślałem, kurde, muszę spróbować, muszę go mieć. Wiecie co? Nie zawiodłem się. Samochód ma naprawdę dobre przyspieszenie, powyżej jakiejś tam prędkości 150 km na godzinę. Naprawdę fajnie przyspiesza, bardzo dobrze trzyma się drogi, fajnie się nim jeździ. I na trasie takiej jak Greypoint jest naprawdę wymiataczem. Możecie nim pokonać Toyota MR2. Nie możecie nim pokonać Toyota MR2, nie łudźcie się, to niemożliwe. Ale jest dobry, fajny i tyle. Wybieram go. To było na tyle, jeśli chodzi o te trzy klasy. E, D, C i B. Kurde, to aż cztery. Zostały mi klasy S i A, które zostawiam sobie na później, ponieważ nie ma na to czasu. Nie chcę was zanudzić. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się nie podobało, powiedzcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze się dowiedzieć o tych samochodach. I w ogóle piszcie, co myślicie o tym filmie. Dziękuję wam i zapraszam ponownie. Heja!